Drodzy Państwo, rozpoczynamy uroczystość poświęconą 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Proszę o wystawienie warty honorowej i wprowadzenie pocztów sztandarowych. Zostanie odegrany hymn państwowy. Warta i poczty, bastoś! Warta na ramię, broń! Prezentuj, broń! Proszę o zabranie głosu wójta gminy Obryte, pana Bruczewskiego. Spoczęli tu podkomendni Józefa Konstantego Ramotowskiego, Warwa. Polegli w walkach pod Sokołowem i Cyganami. W dniu 14 lipca 1863 roku ścigani przez Rosjan. Oddział powstańczy został zmuszony do walki i rozbity przez przeważające siły przeciwnika. Mimo starań władz zaborczych pamięć o wydarzeniu przetrwała i w 70. rocznicę bitwy wzniesiono mogiłę i pomnik. Wymurowano wień, tablicę z napisem Cześć bohaterom, polskim tu spoczywającym, poległym za ojczyznę i wolność w 1863 roku w walce z Rosjanami. Pomnik wraz z tablicą szczęśliwie przetrwał okres władzy ludowej. Dzisiejsza nasza obecność w tym szczególnym miesiącu jest żywą lekcją historii. W życiu publicznym bezcenną wartością jest wolność, ale też dbałość o tych, którzy za tą wolność oddali to, co najcenniejsze. Własne życie. Proszę o zabranie głosu i krótką modlitwę księdza proboszcza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Do Maryi Matki Miłosierdzia pomódlmy się. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Warta i poczty, bastoś! Warta na ramię, broń! Prezentuj, broń! Thank you.
Warta na ramię, broń! Do nogi, broń! Spocznij! Dziękuję młodzieży, dziękuję starszej młodzieży tu ze Strzelca, którzy znaleźli czas, pomimo że już tam pracują i mają swoje obowiązki. Dziękuję młodzieży z Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks i Pocztu Sztandarowego tejże szkoły. Dziękuję tutaj młodzieży miejscowej z Pocztami Sztandarowymi, że kultywujecie i pamiętacie. Dziękuję tutaj wójtowi, sekretarzowi, państwu za to, że znaleźliście te parę minut czasu, bo temu pokoleniu, które oddało tutaj życie, należy się pamięć i nasza dozgonna wdzięczność. Trzeba sobie zdać sprawę, jak to pokolenie było zdesperowane w tamtym okresie, że na armię, która była uzbrojona w karabiny, w armaty, ruszyli z kosami. Jak nasze społeczeństwo musiało być gnębione, żeby chłopi zdobyli się już na taką desperację, żeby na taką z góry skazano na niepowodzenie akcję iść i walczyć o odrobinę swojej godności jako człowieka. Dziękuję bardzo. Proszę o zdjęcie warty honorowej i wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Warta i poczty, baczność! Warta na ramię, broń! Prezentuj, broń! Poczty sztandarowe odmaszerować! Marsz!